Cześć, witam kosmicznych żeglarzy. Na początek zachęcam do subskrypcji kanału i followa na Twitterze, a także zapraszam do grup na Telegramie. Wszystkie linki znajdziesz pod tym filmem. E, przypominam również o konkursie, który trwa za 11 dni. Losuję nagrody, jest ich sporo, także zachęcam do komentowania filmów, które były na kanale. Macie jeszcze na to czas. E, a dziś dla Was mam e, testnety 2. Takie wprowadzenie do testnetów, ponieważ jeszcze to nie są pełnoprawne testnety, ale już tutaj działamy. Zerkniemy też sobie na. Artykuły, które się odnoszą tutaj do tych projektów, żebyśmy wiedzieli z czym mamy do czynienia. Będzie to projekt Moon i będzie to projekt Eclipse. Najpierw zerknijmy na Moon. Mamy white paper i tu nas informują o tym, że będzie airdrop moi drodzy. Airdrop mamy tak, stake drop, mission airdrop, reg drop i log drop. I stake drop przeznaczony jest dla Atoma i dla Juno i jest tu również furtka do kolejnych tokenów. Natomiast Atom i Uno tutaj jest taka już oficjalna informacja. Initial Supply to jest 100 milionów, i w tej puli do Airdropa aż 20 milionów tokenów. Dali nam tutaj też testnet, jeszcze on się nie rozpoczął, natomiast już można pobrać sobie tokeny. Jest artykuł, który mówi o tym testnecie, jak on będzie wyglądał. Także ja go na pewno wam również podepnę tutaj pod materiałem. Jest wyjaśnienie w jaki sposób to zrobić, ja zaraz to wszystko pokażę. Jest też również informacja o IDO tego projektu. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to tu jest w tym artykule odnośnik do złożenia aplikacji o tokeny. Tutaj, jeżeli ktoś chce aplikować do IDO, cena w IDO to jest 0,12,015 centów. Także tu już odsyłam do poszerzenia swojej informacji. My przejdźmy już do samego tego testnetu. Na chwilę obecną mówię, za wiele nie możemy zrobić, łączymy się w prawym górnym rogu portfelem Kepler, dodaje nam się sieć Moon do naszego portfela Kepler i na tej, i na tej sieci Moon musimy mieć tokeny testnowe, testowe T-Moon. I to jest też prosta sprawa, zaraz Wam pokażę jeszcze po dodaniu jak to wygląda, wróćmy na sekundę. Pamiętajcie, że sieci testnetowe, jakiekolwiek sieci nowe, które dodajecie, one lądują na samym końcu w portfelu Kepler. I tutaj sieć, t, sieć Moon z tokenem t -moon. Jest faucet do tego, tutaj możemy wejść na ten faucet. Należy wkleić nasz adres naszego, z naszego portfela, tutaj wklejacie adres, klikacie kapcze, robimy send tokens i te tokeny nam się wysyłają. Ja zerknę sobie jeszcze przy okazji czy można więcej niż raz wykonać taką operację. Ponieważ ja już to zrobiłem przed chwilą. Sprawdźmy od razu, czy możemy więcej tych tokenów ewentualnie uzyskać. Czyli wklejacie adres. Dajemy tutaj capcze. I następnie robimy Send me tokens. No i tutaj chwilę trzeba poczekać. Error, czyli już nie mogę, czyli wydaje się, że tylko jednokrotnie to można zrobić. Później możecie sobie odświeżyć stronkę. I tutaj w sekcji. Pojawi wam się te, pojawią się to te token, tokeny, oczywiście również w portfelu pojawi Wam się, jest ta transakcja zarejestrowana, natomiast więcej tutaj nic w testnecie nie możemy zrobić, mamy Moon Assets, w tym sekcji Moon Assets mamy jakiś asset typu DGM, czyli jeszcze jakiś kolejny token, pewnie on będzie wykorzysta, wykorzystany tutaj w, 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 przy okazji testowania tej platformy, no i będziemy ewentualnie tutaj też to śledzić, zachęcam do dodania sobie kanałów komunikacyjnych, żeby w momencie, kiedy pojawi się informacja, że można tutaj coś robić więcej, to, to będziemy na pewno działać w tym kierunku. Czyli to jest pierwszy testnet Moon. I drugi projekt, Projekt Eclipse. Projekt, który dzięki trzymaniu ich tokenów będziemy łapać się na różnego rodzaju IDO, moi drodzy. Tutaj jest strona, już jest oficjalna ich. Więc możecie się ewentualnie z nią zapoznać. Przy okazji, wejścia na tą stronę, ja wam oczywiście ją dodam. Będzie, będzie wam portfel Cap, próbował dodać ich sieć. Nie ma konieczności na razie dodawania ich tej głównej sieci. My dodawamy sobie za chwilę sieć testnetową, to Wam pokażę. Natomiast tutaj widać również, jak, jakie są plany. Nie wiadomo, czy też to finalnie zostanie, natomiast tu takie plany są, tak jak widzicie, posiadając ich token, będziemy ewentualnie łapać się na różnego rodzaju public saily, różnego rodzaju projektów. Także tak to wygląda. Strona dosyć rozbudowana, można sobie tam ewentualnie poczytać. Nie ma jeszcze, nie ma jeszcze white papera, ale jest roadmap'a tutaj dosyć Obszernie już opisana krok po kroku, jak to będzie wyglądać. Też jest taki artykuł dosyć obszerny. Ja tutaj się skupię na tej roadmapie, ponieważ informuje nas, że w czwartym kwartale, czyli teraz, testnet, testnet będzie dostępny. Tutaj dokumentacja się pojawi i kolejne kroki jakieś tam z tym związane na tym projekcie, które będą miały miejsce. Dosyć długo, bo na przyszły rok w zasadzie całość, całość jest tutaj rozpisana. A sam testnet, sam testnet, jest również artykuł do tego, który nam, info, nas informuje, co należy zrobić. Artykuł jest bardzo krótki, ponieważ mamy podobnie jak w przypadku tokena Moon, należy wejść na stronkę test Juno Tools. Tutaj, moi drodzy, łączymy się portfelem Kepler. Przy okazji łączenia się portfelem Kepler powinna dodać się nam sieć Juni. Ja miałem z tym problem po pierwszym połączeniu. Stronka się połączyła, ale sieć sama jaka taka nie dodała się mi do portfela. Musiałem wyjść z tej strony ponownie, jeszcze raz wykonać ten sam krok i dopiero wtedy tutaj sieć Juni się dodała. Sieć Juni już jest znana z innych testentów, które mieliśmy. Ja sobie wszystkie testnety pousuwałem już i dopiero próbowałem jeszcze raz dodać tą sieć, ona się wtedy bez problemu dodała. No i tu na tej sieci powinniśmy mieć tokeny UNOX do testów. Skąd je uzyskać? No należy wejść na Discorda Juno i na Discordzie Juno jest faucet i na tym Fawcecie tutaj wpisujecie komendę request i wklejacie swój adres właśnie z tej sieci testnetowej i te tokeny natychmiast w zasadzie trafiają do nas na portfel. Czekamy, czekamy, jak już ta stronka tutaj się nam oficjalnie do tych testów pojawi i będziemy mogli cokolwiek tutaj zrobić. Zerknijmy jeszcze tutaj na airdropy, ale to wszystko są airdropy chyba z testnetu tutaj. W każdym bądź razie tutaj na pewno będziemy jakiś testnecik, a widzicie tu są jeszcze jakieś testnetowe też tokeny. Natomiast będziemy czekać, jak się ten testnet już oficjalnie nam tutaj ruszy i będziemy mogli kolejne kroki... Wykonać. Także tyle, jeżeli chodzi tytułem wstępu. Tak jak mówię, to jeszcze nie są pełnoprawne testnety. Na razie tylko po prostu robimy w kierunku, w kierunku tym, żeby nie, za, nie zapchać później sieci tak tymi wszystkimi operacja, operacjami. Jak już wszyscy się rzucą, będą chcieli robić testneta, to wiecie, jak z tymi testnetami jest. Tutaj Krokowa na razie zbieramy tokeny i czekamy, jak już ruszą te testnety. Zachęcam do śledzenia ich kanałów. A na pewnym momencie, kiedy gdzieś te testnety ruszą, to ja również wrzucę. U siebie film i będziemy testować już na pełnoprawnej platformie. Tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału i zapraszam Przeciasna do kolejnych. Dzięki, cześć.